Witam Państwa, wybiła godzina 19, tak zwana zero i lecimy z tym koksem, jak to się mówi. Poproszę Państwa o plusiki, dziesiątki, piątki, jak mnie słychać. Świetnie, widzę, że dziesiątki, plusiki są. To zaczynamy. Chciałbym na początku, zanim przejdziemy do meritum sprawy, czyli do głównego tematu, skupić się na tym slajdzie, co Państwo widzą. Step Up 2020-2021. Ten slajd, można by rozmawiać o nim przez całą godzinę i dłużej. To jest najważniejszy obecnie slajd w firmie i co nam daje? Jeżeli jesteśmy w firmie już, możemy dokupić udziały o dyskoncie 1,60 w 1,100. Dla nowych osób, które jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, pokrótce powiem, z czym to jest związane. Dyskonto, inwestując $50, mamy dyskonto 1,60 miesięcznie oczywiście, czyli to jest rozłożone na 12 miesięcy. Jak widzimy na tym slajdzie, zaczynamy od dyskonta 20, czyli za pierwszy miesiąc mamy przy $50 20 i systematycznie rosną nam słupki. W 12 miesiącu mamy dyskonto 60 i za $600 mamy 36 tysięcy udziałów. Dla niewtajemniczonych powiem pokrótce, że jest to firma, gwarantuje nam, że jeden udział będzie w granicach $1. Prosty rachunek, prawda? Za daleko i już. Inwestując $100, mamy dyskonto 100, czyli inwestując co miesiąc po $100, tak samo jak w tam przypadku $50, tylko że tutaj mamy 100, czyli w przeciągu roku 12 miesięcy, rozłożone na 12 miesięcy, mamy udziałów 120 tysięcy. Jeżeli weźmiemy po dolarze, to jest $120 000. Jeżeli do kogoś nie przemawia $120 000 za inwestycję $1200, no to proszę przeliczyć sobie, jaki to jest procent. Jest tylko ważna w tej promocji, która jest tylko, zaznaczam, tylko do końca tego czerwca. W związku z tym, że firma daje nam takie możliwości, to jak to się mówi, grzech by było nie wykorzystać tego. Jeżeli jesteśmy już inwestorami, możemy sobie dokupić, bo to już takiej promocji, no myślę, że już firma nam nie skorzystamy z takiej promocji i nie będziemy mieli takiej możliwości, żeby za $1200 mieć 120 tysięcy udziałów. Zwracam uwagę, że w tej promocji ważne jest to, że jeżeli wykupujemy dzisiaj 22 czy jutro 23, każdy miesiąc, za każdym miesiącem musimy pamiętać, żeby w terminie zapłacić ratę. Można to od razu wpłacić $1200 i mieć z głowy wszystkie już udziały zakupione i dostajemy certyfikat. Jeżeli płacimy to co miesiąc, ważne jest, żeby nie przeoczyć tego okresu, w którym zaczęliśmy. Czyli 22, za miesiąc 22 wpłacamy kolejną ratę. Czyli te dyskonto 24, 25. Nawet jeżeli weźmiemy w szóstym miesiącu, czy w siódmym, zapłacimy za 6 miesięcy, czy za 6 miesięcy, to i tak w następnym miesiącu musimy opłacić ratę, kolejną ratę miesięczną. Wiadomo, że ten okres się skróci, bo już mamy $800 czy 900, ale musimy co miesiąc do spłaty pełnego pakietu.
Jeszcze powiem Państwu, dzisiaj od dyrekcji otrzymałem telefon, że w naszym kraju kochanym, jeżeli opłacamy te raty przez bank z karty, są problemy. Ale problemy są dlatego, że bank nie chce przelewać do firmy Skyway za raty. Tutaj trzeba zgłosić się do osoby prowadzącej, czy jeżeli nie jesteśmy w stanie sami tego ogarnąć, bo trzeba podać z karty cztery pierwsze litery, pierwsze cyfry i kolejne, i wtedy support, czyli tak krótko mówiąc, osoby, które są w firmie od zarządzania tymi udziałami, czyli od opłaty, pomogą nam w tym. Także tutaj jest pewne problemy w naszym kraju, tylko tak jest. No tak dzisiaj otrzymałem taką informację od naszej pani dyrektor. I właśnie tutaj przekazuję. Jeszcze raz, bardzo, bardzo uczulam i proponuję, żeby każdy, kto jeszcze ma możliwości, a są możliwości, jeszcze zostało 8 dni, bo jeżeli wejdziemy, jesteśmy inwestorami, wejdziemy na swoją stronę, tam widzimy licznik. A licznik, wiadomo, są cyferki, się ucieka czas. 30 czerwiec, koniec promocji. Najważniejsze, że tutaj za tak małe pieniądze możemy pozyskać taki kapitał. Były takie różne możliwości, na przykład Facebook, ktoś zainwestował, ale my nie mogliśmy zainwestować. Tutaj w naszym przypadku w Skyway możemy zainwestować. Jest to najatrakcyjniejsza propozycja, jaka obecnie jest na rynku. Różne są, ale tu nie można przejść obok tej promocji. Jeżeli mamy promocję, ale w co inwestujemy? Jeżeli osoby, które słuchają, nie są jeszcze w naszej firmie, zaznaczam jeszcze, bo szkoda byłoby nie skorzystać, zacznę od prezentacji historii, skąd się wzięliśmy, dlaczego jesteśmy taką, a nie inną firmą. Przeskoczę na początek slajdów. Sky World Community, czyli to gwiazda wśród transportu. Pokrótce, Krzysztof Dawidiu, jak tu widać, własną działalność gospodarczą, usługi finansowe prowadzę od 1995 roku. Zawsze prowadziłem face to face, jak to się mówi teraz, w związku z pandemią. Wszystko się przenosi do sieci. Są plusy i minusy, jak we wszystkim. Inwestorem i partnerem SWC jestem od 2017 roku. Zawitał do mnie Roman, który jest, widzę tutaj i słucha, i przedstawił ten program. No, grzech było nie skorzystać. No. I od 2017 roku, od sierpnia, jestem inwestorem w tym projekcie. 2018-2019 miało miejsce szkolenie 3D Coaching, szkolenie tak zwany kurs, czy szkolenie ambasadorów dotyczące firmy. Szkoliliśmy się online i offline, zwiedziliśmy trochę przy tym świata, byliśmy na Litwie, w Belgii i zakończyliśmy to w Dubaju, gdzie zwiedzaliśmy projekt, gdzie się tworzy projekt w Szarży. Pokrótce historia. Ponad 100 lat temu już byli tacy myśliciele, fantaści, gdzie patrząc na obecnie zmieniający się świat, zauważyli, że transport musi się przenieść wyżej, bo będą wypadki, kolizje. Oni myśleli, że to będzie za 200 lat. Nie przypuszczali, że to tak szybko się sprawdzi. Już za 100 lat transport przeniesie się o poziom wyżej. Autor dokładnie przewidział, że no, co będzie na świecie. W
to jak widzimy następny slajd, tak samo tutaj się dzieją rzeczy, które są, można powiedzieć, kolizyjne, tak? A u góry podróżują i ludzie patrzą z góry. To już realia. Jeżeli podróżują Państwo po świecie, widzą Delhi, Moskwa, Nowy Jork, wszędzie korki. To jest nasza rzeczywistość. To jest nasza rzeczywistość. I żeby to zmienić, właśnie po to tu jesteśmy i przedstawiam Państwu firmę, która potrafiła, która ma wizjonera, który potrafi rozładować te korki. Transport morski. Wszystko jest zakorkowane. Przypływanie statków. Jest na to też rozwiązanie. I to są pierwsze dwa problemy transportu. Przeciążenie tras transportowych. Wszędzie korki, wypadki, kolizje. Daleko nie trzeba szukać. Ja mieszkam w centralnej Polsce. Czas bywam w Warszawie. Jak się porusza po Warszawie, czy w większych miastach, nie Warszawa, większe wszystkie miasta w Polsce są zakorkowane. Kolizje, wypadki. Miasta nieprzygotowane do takiej ilości. Teraz w każdej rodzinie jeden, dwa samochody. Czasami nawet trzy. Zależy od rodziny. Brak zabezpieczeń. Czyli budujemy drogi, coraz inwigorujemy w przyrodę. I ten slajd pokazuje, jak człowiek potrafi, jak przyroda walczy o swoje. Woda. O, teraz cały czas nam pada. Za okno patrzę i deszcz pada u mnie. A my budujemy, chcemy przemieszczać się. Pustynie, śnieg, wszędzie jest możliwość i transportu, tylko że przyroda chce też, matka natura swoje robi. Jak widzimy, transport, przemysł i matka natura, co się robi z ptactwem, jakie zanieczyszczenia. Człowiek nie ustępuje, a natura walczy o swoje. To jest namienny tutaj slajd. Jak zanieczyszczamy środowisko? Pył, paliwa, które zanieczyszczają naturę. Ona stara się nam przeciwstawić. No i kolejny, trzeci już ważny problem, zanieczyszczenia środowiska. Zanieczyszczenie środowiska, tak jak mówiłem. I można, i trzeba nawet, żebyśmy zostawili coś po sobie na świecie. Nie tylko zgliszcza, na kolejne pokolenia. No i tu mamy slajd dotyczący elektrycznych samochodów. Wszystko się nastawia na elektrykę. Tylko niektórzy nie pomyślą, że elektryczność trzeba wytworzyć, prawda? Z gazu, z węgla, z ropy naftowej, jest atom, tak? Ale to wszystko również zanieczyszcza środowisko. Przekształcają te pojazdy elektryczne, czyli te pojazdy elektryczne do końca nie są rozwiązaniem naszych problemów zatruwania środowiska i zanieczyszczenia, które są. Bo trzeba ten samochód naładować, a wytwarzając prąd, również zanieczyszczamy to środowisko. I czwarty problem. Wysokie zużycie energii.
Wszystko potrzebuje, każdy pojazd. Jeździmy samochodami. Ile paliwa musimy wlewać? Wszystko, co się przemieszcza, to są duże zużycia energii. Wytworzenie prądu, tak jak mówiłem wcześniej. Wszystko to są zanieczyszczenia. W różnych latach, już w latach, gdzie była kolej parowa, myślano, jak rozładować te korki. Budowano mosty, tak jak tu widać, po lewej stronie, po prawej, ale to wszystko są ogromne, ogromne budowle, żeby to funkcjonowało, żeby ta kolej jeździła i przemieszczała się. Czyli beton, stal, gdzie musi to się to wszystko wkomponować w środowisko. Czyli tu, jak widać, mamy na masywnych podporach wszystko to jest oparte. No i wymyślono, podjęto próby budowy do góry nogami. Tak jak w wieku to miało chyba miejsce, to jest w Niemczech. Tramwaj do góry nogami. Ale też, jak widzimy, tu jest konstrukcja stalowa. Duże są obciążenia. Tu też widzimy tramwaj, ale jak tutaj można zauważyć, jakie słupy są, jakie tutaj konstrukcje, żeby to ten tramwaj do góry nogami, jak ja mówię, tu w Chinach, najmniej to poruszał się po takich trasach. Kolejki bez silnika, czyli tam napędzane przez liny. Jak widzą Państwo, jest rozwiązanie. To są nasze Skyway pojazdy, które są na drugim poziomie i ekologiczne. Generalny projektant Skywaya, Anatolij Junicki, inżynier, wizjoner, filozof, który powiedział, tworzymy przemysł transportowy i infrastrukturalny, który nie jest gorszy, nie ustępuje takim branżom jak lotnictwo, kolej, transport drogowy. To jest właśnie jego myśl technologiczna, jego wizja. On 40 lat myślał, jakby wprowadzić i rozładować te wszystkie problemy. I na jakiej zasadzie działa transport strunowy? Struna była wykorzystywana od wieków. Jak tu widzimy, gitara, muzyka, lino, skoczek idzie po strunie. Nawierzchnie torowe. Struna, nasza struna, może być rozciągnięta w różnych, jak tu widać, terenie, w różnym terenie. Zadolenie, woda i to można wykorzystać w idealny sposób. Wkomponować w środowisko naturalne, nie burząc ich i dając żyć innym zwierzętom, roślinom. Naciągnięta struna. Masz prawdziwego mostu. Służy jako podstawa strunowej nawierzchni torowej. A tak wygląda nasza struna. Dlaczego struna? Bo jak widać, tutaj wkomponowane są druty, które po naciągnięciu dają właśnie wzmocnienie i zachowują się jak struna. Czyli jest główka, struna, korpus szyny, wypełniacz.
To wszystko jest technologia Anatola Jelińskiego. Jak widzimy, przekrój szyny strunowej. Tutaj na tym schemacie widzimy trzy konstrukcje torowe, czyli strunowa uginająca się, pierwsza tu na dole, sztywna i półsztywna. I na tych konstrukcjach poruszają się pojazdy Skywaya. To jest fotomontaż. Tak w przyszłości, już niedługiej. Tak jak mówiłem na początku, wizjoner widział, że to za 200 lat, a to już może być w krótkim czasie. Pojazdy strunowe poruszają się, łącząc miasta na całym świecie. A to jest rzeczywistość. Realne zdjęcie w Marina Horki. Byłem, widziałem, przemieszczałem się takim pojazdem. Każdemu, kto jeszcze nie był, polecam, żeby zobaczyć, dotknąć, bo to jest niesamowite przeżycie. My jesteśmy inwestorami. Ci, co jeszcze słuchają, a jeszcze nie są, to naprawdę, żeby zobaczyć to i dotknąć, no to i to jest niemożliwe, żeby nie uwierzyć, że taka jest przyszłość. Przyszłość Skywaya, gdzie rozładowuje te wszystkie problemy, które mówiłem wcześniej. Koło silnikowe. Schemat pokazuje system zapobiegania wykolejeniu, bo chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli podróżujemy, chcemy być bezpieczni. Pełna, niezawodna kontrola nad ruchem. Silnik, który jest używany w transporcie strunowym. I tutaj ważny slajd moim zdaniem, jak wszystkie, współczynnik aerodynamiczny. Dlaczego osiągamy takie prędkości? Bo ten pojazd, który tutaj widzimy u góry, osiąga prędkość do 500 km na godzinę. Widzimy na dole, jakie jest obciążenie powierzchniowe, gdzie zbierają się tutaj przepływy powietrza, jaki jest współczynnik pojazdu kołowego, a jaki współczynnik oporu pojazdu tak zwanej, tutaj jak to nazwał Anatol Jelinicki, strzały. Jaki jest współczynnik? 0,065. Ja nie jestem inżynierem, ja tylko tutaj mówię, co jest tutaj, jakie są współczynniki, na to wszystko są patenty i to wszystko można sprawdzić. A to w realu. Ten pojazd, jak byłem w 2019 roku na Marine Horce, jako inwestor, raz do roku można pojechać, jest organizowane. W tym roku myślę, że pandemia nie zagłuszy, nie zamknie tej możliwości i również inwestorzy będą mogli pojechać, zobaczyć, jak to się porusza. Tu w Marine Horce nie ma jeszcze możliwości, żeby to przetestować, bo za krótki jest tor. A z ciekawości powiem Państwu, że dzisiaj, 22 czerwca, jest rocznica, bo w 2015 roku została podpisana umowa na dzierżawę poligonu. Tam rosły krzaki, gruzy były. A teraz mamy trasę. Zaraz Państwo zobaczą w kolejnych slajdach. Zużycie paliwa. Mega problem, prawda? Każdy tankuje. No trochę nam obniżyli trochę nam ceny w Polsce bynajmniej za paliwo, ale i tak trzeba zatankować. Jakie przy 100 km, jaki jest zużycie paliwa?
14 osób, tu mamy i 0,12 na 100 km. Pojazd, który osiąga 500 na godzinę, spala 0,93. A proszę teraz sobie pomyśleć, ile taki bolid spali, który jeździ na Ferrari w tę Formułę 1. Wracamy do naszych problemów. Przeciążenie tras, brak zabezpieczenia, zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii, bardzo wysokie zużycie energii. Te wszystkie problemy rozwiązane są w firmie, w transporcie strunowym. Tu jest wymowny slajd. Jakie są nakłady inwestycyjne w różnych transportach? Te zielone słupeczki to jest transport strunowy. Nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, zużycie energii, jakie jest niskie, przepustowość. Przepustowość w przeciągu, jeżeli są badania, jeżeli transport będzie funkcjonowała, jest wyliczenie, że w przeciągu godziny transport firmy Skyway może przewieźć 100 tysięcy ludzi. Zanieczyszczenie środowiska, wszystko jest ekologiczne w transporcie. Wskaźnik wypadków, wiadomo, że jest najniższe. To można właśnie, tu jest tramwaj, samochód, jedno lotnictwo, metro, koszt budowy jest bardzo duży. Transport wodny, kolej żelazna czy kolej linowa. We wszystkich konkurencjach jesteśmy na pierwszym miejscu. Jest to transport naprawdę XXI wieku. Każdy, kto jest na tym, prosiłbym każdego, kto jest na tym webinarze i to będzie odsłuchiwał, żeby dzielił się tym, z tą możliwością, że jest coś takiego i dał szansę innym, żeby skorzystali z opcji udziału w tym. No mówię, że no, XXI wiek to mało powiedziane. To wychodzimy już, można powiedzieć, w kosmos. Zaraz będzie zdjęcie, gdzie to już jest możliwością. Kolejny właśnie program naszego twórcy Anatola Junickiego. Przepiękne zdjęcie, od razu mi się kojarzy, jak byłem na Marine Horce i to widziałem na żywo. Jak jechałem tym pojazdem na dole. A to nasz twórca Anatolij Eduardy Junicki. Przy wejściu do Marina Horce stoi właśnie ten ZIL, który był pierwszym jego prototypem. A obok mamy, tak jak mówiłem, że wyruszamy w kosmos. Tak, będzie taka graniczna, gdzie 1215 na godzinę opasze taki pojazd. Także to jest niesamowity wizjoner i my możemy mieć udziały w niesamowitej firmie. Nie tylko my, ale nasze dzieci, wnuki. Bo nie musimy od razu pozbywać się swoich udziałów. Tu mamy różne, w sumie jest 18, 9 różnych unibusów do transportu miejskiego, szybkościowego. Czyli 11 takich skomplikowanych prototypów, które są testowane w Mińsku, na Białorusi, w Marine Horce dokładnie. To jest transport towarowy. Stawiamy kontener i przemieszcza się. Jak to widzimy, to są zdjęcia fotomontażowe, ale tak w przyszłości. U góry przewóz towarów, na dole
przewóz osób. Wszystko jest połączone na jednej kratownicy. Obok przewóz towarów sypkich. Nasza jest możliwość w firmie wpuszczenia w głąb morza do wyładunku sypkich towarów z tankowców, gdzie nie wiem, czy Państwo wiedzą, żeby tankowiec podpłynął, jakie są zabezpieczenia, żeby nie rozwalił tych całych burt, żeby zatankować. A w tym przypadku nie musi podpływać, a może można przeładować towar z kontenerowca do konkretnej firmy. To jest przyszłość, ale już niedaleka. Prawda, że piękne góry, a tu są pojazdy, które będziemy się przemieszczać. W 2018 w targi w Berlinie był wystawiony właśnie pojazd 500 na godzinę. Też byłem na tych targach. Także Anatolij Judzki powiedział, że wszyscy robią. Rok temu wcześniej był na targach wystawiony pojazd 150 na godzinę, a w 2018 500 na godzinę. Wszystkie firmy transportowe zrobiły design, a firma Skyway wyprzedza technologię. Także niektóre firmy, większość czuje się bardzo zagrożona. Jak Anatolij Judzki powiedział na jednym z wywiadów, że transport strunowa Skyway opasze przejmie 50% transportu na świecie w niedługim czasie. I my możemy mieć udziały w tym. Jeżeli jeszcze ktoś nie ma z obecnych, jest promocja, można skorzystać. Żeby to wszystko wprowadzić, to muszą być na to konkretne certyfikaty, badania. I tu kolejny certyfikat. Każdy, jeżeli ma, już jest inwestorem, może to sprawdzić w swoim biurze, gdzie wchodzi, gdzie ma zakup akcji, wszystkie dokumenty, które tu są na slajdzie, może poczytać. Wszystko, co jest dostępne. I jeden właśnie z takich, moim zdaniem, laurek, czyli dyplomów, został jako wyróżniony jako firma innowacyjna w dziedzinie transportu. Zostało to nadane w Polsce, w Gdańsku. Także tu już bliżej nie można. I te pamiętać trzeba i tym się dzielić z innymi. A to jest budynek, bo wiadomo, że sam Anatolij Junicki nie mógłby stworzyć czegoś takiego. Obecnie pracuje w firmie Skyway ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, czyli inżynierów. Bo jedna osoba ma wizję i dobiera sobie współpracowników. 1000 osób już pracuje jako inżynierowie w firmie Skyway. Niedawno został zakupiony budynek na potrzeby firmy. A to hale do produkcji unibusów. Proszę popatrzeć, co było. No w 2015, tak jak już wcześniej powiedziałem, została działka z chaszczami. W 2016 tak wyglądała. To była wizja. A teraz tak, w 2019 tak wygląda. Trasy do testowania unibusów, asfalt. Kolega, jak byliśmy z Januszem Tomczakiem, mówił, że był 3 razy już, to było błoto, a jak ja już byłem w 2019 rok temu, asfalcikiem przychodziliśmy. Wszystko było czysto, elegancko, także to firma się rozwija. A przesunę, proszę. Tak było.
Osoby, które inwestowały na początku, widziały tylko to. Zawierzyły, uwierzyły i teraz mają satysfakcję. Ale nic nie jest straconego, bo teraz te udziały, które kupujemy, to są dyskonto, będzie dalej, powiem o co chodzi w dyskoncie, są o 2 lata cofnięte. No mówię jeszcze raz, zaznaczam, grzechem byłoby nie skorzystać. W realu. Tak jeżdżą właśnie pojazdy testowe. Transport towarowy. Jest jeszcze, ja jestem tutaj z okolic Sadów. Każdy uczestnik, który wpłacił odpowiednią kwotę, zostało na jego cześć posadzona jabłoń. I może pojechać do Marina Horskiego, zobaczyć, jak jego jabłoń, jakie daje owoce. Jadłem z jabłuszka z tych sadów, już z tego sadu. Nawet były smaczne. Oceniam to jako fachowiec. A tak będzie wyglądało infrastruktura w Dubaju, dokładnie w Szardży. Cała infrastruktura, bo nie tylko Europa, cały świat i tu będzie na Emiraty i na kraje Afryka, wszystkie kraje ciepłe, no, to można powiedzieć. Każdy region ma swoją temperaturę i trzeba dostosować wszystkie, trzeba dostosować technologię do danego kraju i do danej przyrody. Jak byliśmy, to są zdjęcia z Dubaju, z Szardży dokładnie. Jak byliśmy w maju 2019, to był tylko jeden pałąk na pustyni, gdzie jest teren do testów. W październiku już król w Emiratach przyjechał się właśnie tym wagonem do testów. Czyli cały czas firma się rozwija prężnie, nie daje się COVID-owi, żadnym pandemiom, tylko wręcz przeciwnie, rozwija się i daje możliwości udziałów właśnie w tej firmie, tak? Mamy możliwość udziałów. Fotomontaż, tak będzie wyglądało. Idziemy i przemieszczamy się między pierwsza linia w Dubaju będzie zbudowana 15 kilometrów, gdzie każdy, uważam, że każdy inwestor powinien, jak już będzie zbudowana, pojechać i przejechać się. Nie tylko zobaczy Dubaj, ale przyjedzie się transportem, w którym ma swoje udziały. Nieważne, czy pustynia, góry, jest możliwości, są dostosowane do terenów. Fotomontaż, proszę, tu jest pojazd, a u góry przemieszczają się ludzie. Podsumowując, co daje nam Skyway. Innowacyjność. Tak jak już tu wcześniej mówiłem. Wszystko się odbywa nad ziemią. Czyli cały smog, który jest nad ziemią, zanieczyszczenia, które wdychamy, nie tylko przecież COVID, ale wcześniej w Chinach wszyscy chodzili w maskach, bo takie zanieczyszczenie środowiska. Jeżeli jest to nad ziemią, jest powietrze czystsze. Wysoka prędkość. 150 w terenie miejskim do 500 na godzinę. Tak jak już pokazywałem wcześniej, jest wizja do 1215 nawet. Ale skupmy się na 500. To już, gdzie samolot osiąga, tu jest 500 na godzinę, gdzie nie trzeba czekać na lotniskach. Lecimy na lotnisko, czekamy 2 godziny odprawa. Tu wsiadamy 500 na godzinę. Co nam potrzeba? Bezpieczny. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne i tu jest to firma transportowa Skyway spełnia to. Wydajny, tak jak mówiłem, w przeciągu godziny można przewieźć 100 000 osób.
łatwo integralny, przyjazny dla środowiska, same plusy. Co jest dziwne, nie ma minusów, wszystkie są plusy. Jak się mówi, minus do minusa i tak daje plusa, a w naszym przypadku firmy Skyway zawsze są plusy. Innowacyjny, nad ziemią, wysoka prędkość, zaznaczam, bezpieczeństwo, wydajny, łatwo integralny, przyjazny dla środowiska. Mega. Proszę popatrzeć. Zaczynaliśmy już wizja, tak jak mówiłem, 40 lat temu, w 1978 roku Anatolij Junicki miał wizję rozwoju technologii. I to się spełniło w 2014. Tak zwanym crowdfundingu, czyli dał osobom, każdym udziałowcom na świecie, dał możliwość zainwestowania w ten projekt. Czyli w 2014 zaczął się pierwszy etap. Etapy są, jak widać na tym wykresie, będzie 15 etapów. Teraz jesteśmy w 14 etapie, pierwszym podetapie. Zostanie 15 i zakończą się udziały, które dają nam możliwość przekształcenia później w akcje, dywidendy, gdzie, tak jak mówię, każdy, kto zainwestuje, nawet te przykładowe $500, $600, jest udziałowcem globalnej firmy Scarlet Community. Zostało 15. Mieliśmy spotkanie z prawnikiem, powiedział, że 15 etap skończy się za rok, w sierpniu. I zostaną tylko projekty celowe, czyli jak będzie budowa trasy w danym kraju, będzie można zainwestować w projekt celowy. A tutaj, proszę Państwa, nie tylko transport, ale ekologia, tak jak mówiłem. Buduj Skyway, to jest hasło przewodnie naszego twórcy Anatolija Junickiego, buduj Skyway, chroń planetę. Ale to są pełna infrastruktura, gdzie domy ekologiczne, gdzie tutaj wszystko jest skonstruowane pod względem ochrony środowiska. Tak to będzie wyglądało. Proszę, to wygląda jak z innego świata, ale tak będzie to wyglądało. Transport, na dole zieleń, przesiadki, coś pięknego. I każdy może mieć w tym udział. Nie możemy zasypiać i patrzeć, że to nas nie dotyczy. Nie, nas dotyczy. Tak jak kiedyś ludzie myśleli, że telefony na przykład. W walizkach nosili telefony przenośne. Teraz mamy telefon w kieszeni i więcej niż kiedyś był cały komputer. A mamy takiego właśnie wizjonera, który to już realnie wprowadza w życie. A to jest rzeczywistość. Tak właśnie na poligonie w Marinochorce testowym wygląda. No i doszliśmy do pakietów. Do pakietów inwestycyjnych, które są obecnie dostępne udziały w firmie Skyway. Proszę teraz pokrótce omówię. Przy $1000, czyli rozłożone na 10 lat, mamy 33 tysiące udziałów. 33 tysiące. Teraz w promocji za $1200 mamy 120 tysięcy udziałów. Prosta matematyka. Później będą, ale te udziały zawsze będą już tylko mniejsze. Za każdym razem, jak będzie dyskonto, przenosimy się 14.2, 14.3, czy będzie 15 etap, to będzie się wszystko zmniejszało. Obecnie, normalnie, za $1000 kupujemy 33 tysiące akcji. Szybki start. Każdy to... Nie uciekło. Każdy może zobaczyć. Za $600 mamy 18 tysięcy udziałów. Można to kupić jako maluszkowi, czyli dzieciom. Studenci mogą zainwestować. I to, ja mówię, to jest dla każdego, bo
Mogą to osoby, które mają duży kapitał, zainwestować za 150 tysięcy dolarów. Mamy 8,5 miliona udziałów. Proszę zauważyć tylko jeden fakt tutaj, że te udziały kupujemy od razu za 150 tysięcy i mamy dyskonto 57. A w promocji dyskonto kupując po 100 dolarów mamy dyskonto 100. Każdy niech pomyśli, czy warto. Ja powiem, że warto. Bardzo warto. Plany ratalne, 10 miesięcy. $50 000 mamy tu za 2,5 tysiąca udziałów. Start. To wszystko jest dostępne na stronie po zalogowaniu się. Jeżeli osoba polecająca, zarejestrujemy się, mamy wszystkie dostęp to na swojej stronie. Nie wpłacając jeszcze, mamy stronę, gdzie możemy to wszystko na spokojnie. Jeżeli mamy jakieś pytania, osoba, która wprowadziła, która przekazała tą informację, powinna to wszystko wyjaśnić, bo się rozgadałem, a jest 46, a jeszcze kilka slajdów mamy. No i ten najważniejszy slajd. Dyskonto 1 do 60, 1 do 100. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, zostało nam 8 dni, żeby być udziałowcem mega, mega firmy. Różne są projekty. Ja jestem na rynku 25 lat, w finansach działam, ale takie możliwości, co mnie tu urzekło? Urzekło mnie to, że to daje nie tylko pieniądz, jak to mówi, nie wszystko, ale bez pieniędzy też jest ciężko. Ale to oprócz tego, że mamy możliwość zainwestowania, bycia udziałowcem ogromnego projektu, gdzie już można dotknąć, pojechać, zobaczyć, to jest tylko kwestia czasu, gdzie są już podpisane konkretne kolejne umowy, no to jest tajne, jeszcze nie wiemy, ale już dochodzą słuchy, że są podpisywane. To wszystko się tworzy na naszych oczach i każdy może skorzystać. Nawet za te 50 dolarów, nawet na Polskę, no to jest 50 dolarów, 200 zł miesięcznie, ale mamy, jeszcze raz przypominam, mamy za to 36 tysięcy udziałów. 200 zł wpłacamy co miesiąc. 36 tysięcy, no prosty rachunek. No setka. Polecam każdemu setkę. Na obecną chwilę każdemu setkę i trzeba się dzielić z tym jak najwięcej osób, żeby dotarła ta informacja. Te osoby, które są już udziałowcami, mogą sobie dokupić, ale dzielić się z tą informacją, żeby każdy miał możliwość zainwestowania i osiągania no nieprzeciętnych zysków. Za 1200 mamy 120 tysięcy udziałów. A to już jest historyczne. Pochwalić się można. Cała grupa, byliśmy w Dubaju, o tak fajnie się rymuje, byliśmy w Dubaju w maju, w tamtym roku. Trafiliśmy na Ramadan, no ale daliśmy radę. Końcowe szkolenie ambasadorów 3D. Tu nasza gwiazda i królowa, jedyna kobieta w naszym zespole. Tutaj, jak mówiłem, byliśmy jako pierwsza grupa, gdzie mieliśmy możliwość być w Szardży i zobaczyć budowę. Tak jak mówiłem, pierwsza konstrukcja moimi tutaj przyjaciółmi. Piasek, szary piasek, biały piasek, a gorąco było niesamowicie. Paliło w nogi, a trzeba było założyć długie rękawy, bo Ramadan był. Ale co nam daje? Tu sobie stawiłem takie zdjęcie, to jest Burj Khalifa, to jest skrzydła i to właśnie szkolenie daje właśnie takie skrzydła, taką moc. Niesamowite. Każdemu polecam dzielić się tą informacją.
nie trzymać tego dla siebie, bo wiedza nieużyta no, traci na wartości. Także każdy, kto ma możliwość, niech się dzieli tym i daje szansę innym. Tak jak powiedziano, nie trzymać światła pod korcem, dzielić się tym. To jest moja taka końcowa puenta. Życzę każdemu z inwestorów i przyszłych inwestorów jak największych zysków i radości w życiu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z centralnej Polski. Do widzenia, dobranoc.